Cześć! Pewnie zastanawiacie się, co się stało z Ładą i dlaczego to tak długo trwa. Po Marku została tylko czapka, ale zastawił nam stół niczym przed Wigilią. Wszystko jest pięknie wyłożone. Niestety, jak widzicie, Łada dalej stoi na kołkach. Powiedział, że poszedł po śrubokręt i do dziś nie widziano go. Dzisiaj tak warsztatowo Was witam, bo jesteśmy w firmie Pawła, która zajmuje się piaskowaniem elementów, bo w poprzednim odcinku, jak widzieliście, to trzeba było zdjąć całe zawieszenie. Dzisiaj wypiaskowaliśmy je, to znaczy Paweł je wypiaskował, pomalował i będziemy mogli w końcu zakładać tylne zawieszenie, potem koła, opony i ruszać tym samochodem do dalszych etapów, czyli do wsadzenia silnika. No popatrzcie, jak nówki Stoliatti, naprawdę Paweł. Może wyjmijmy jedną do kamery i pokażemy. Ostrożnie, żeby się nic nie uszkodziło. Proszę bardzo. No słuchaj, nawet Marek nie będzie miał powodów do narzekań, a on jest wymagającym klientem. Ale u Pawła zawsze wszystko piaskuje, to chyba też jest jakaś rekomendacja. Słuchaj, kilka dni leżały, są troszkę ukorzone, ale generalnie efekt końcowy myślę, że jest zadowalający. Jest super, także teraz dekielki, ale przed tym jeszcze jak wstawimy tutaj dekielki, to ja je wywoskuję, nawoskuję, także zaraz będziemy się tym zajmować. Super, zobaczmy jeszcze elementy zawieszenia, bo to też jest fajna sprawa. Tutaj mamy na bok felgi inne, pewnie jakiś koncern PSA. Tak. No, przykładowo, jak widać już troszeczkę wżerów na nich było, ale gorsze się ratowało. A jeszcze przeżyją, podejrzewam, tą Ładę bez problemu, może tak być. Chociaż Łada będzie w ładnym stanie teraz, także myślę, że jeszcze długo będzie żyć. Dobra, teraz zobaczmy jeszcze, co tutaj mamy. Drążki. Drążki, tak jak były fabrycznie, środków żeśmy nie zabezpieczali, bo fabrycznie były pomalowane. Myślę, że z montażem nie powinno być problemu. Te części bardzo zdrowe, wyglądają praktycznie jak ze sklepu. Super, super. Dobra, to składamy. Jeżeli byście chcieli skorzystać z usług Pawła, to będzie pod filmem link, telefon i ja osobiście polecam. Wszystko było zawsze w najlepszym porządku, a trochę już tutaj piaskowałem. Ostatnio głównie do Łady, ale na tym się nie kończy i pewnie znając mnie, to jeszcze tutaj przyjadę i znając moje samochody, także zapraszamy. Dobra, to dzięki w takim razie, a my idziemy dalej. Marek jest z nami. Cześć Marku. Alek. Nie pojechałeś do Argentyny. Marek jeszcze nie, na razie planuje Rodos opuścić. Na razie Marek planuje tutaj trochę nam pomóc w garażu. Mamy nowe koła, mamy pomalowany most, mamy nowe sprężyny oryginalne z firmy Łada. Mamy wypiaskowane i pomalowane drążki elementów zawieszenia, śruby, nakrętki, cylinderki hamulcowe. I dzisiaj mam taką skromną nadzieję, cichą jak noc betlejemska, że uda się zakończyć w tym roku ten projekt, ponieważ prace przy tym samochodzie zaczynają przypominać terminami kadencje prezydentów różnych krajów na wschodzie. No cóż, mam nadzieję jednak, że uda się to zrobić. Marku, co dzisiaj będziemy robić przy Ładzie? Mówią tak, nadzieja matka. Drugie. Każda matka nadzieja umiera ostatnia. Tak, nadzieja umiera ostatnia. Czego to się rozwlokło w czasie, to sam dobrze wiesz, bo nie wszystko dało się zaplanować albo zgrać w czasie, a z drugiej strony sam też dobrze wiesz i zresztą tak to w trakcie ustaliliśmy, że troszkę pracy ulegną rozszerzeniu. To prawda. I tak zostało zrobione, że jest zrobione. Co już na dzień dzisiejszy? Na dzień dzisiejszy jest tutaj tak naprawdę w tym momencie cały ten interes zamontować do tej pacjentki, Co my tutaj mamy? No, tak jak mówiłeś, dyfer odświeżony, tarcze kotwiczne odświeżone, łosie gdzieś tam są za kamarku. Plus dodatkowo w trakcie, kiedy te elementy, zanim poszły do odświeżenia, zostały usunięte silent bloki, później tylko wiadomo, trafiły nowe. Wszystkie śruby do kół i inne takie rzeczy w większości są zachowane oryginalne. Jedynie co będą, to będą tylko nowe podkładki sprężyste, ze względu na to, że one jednak podczas kręcania deformują się. Czy ktoś to rozkręcał jeden raz, czy kilkukrotnie, to jest mało istotne. Koszt tego jest niewielki, natomiast wracać do tego znowu to też nie jest rozwiązanie. Śruby generalnie wszystko było czyszczone chemicznie. Także pierw to przeszło kąpiel, tak żeby wiesz, w dimerze, w myjce fajnie usunąć wszystkie te takie lepiki, nielepiki, bo tego trochę tutaj towaru było na tym materiale. A później jeszcze tylko doszła chemia i to, żeby trochę rdze ściągnąć z nich, nie? Bo w zasadzie zardzewiałe to były tylko nakrętki i łby śrub, nie? Ja tu chciałem jeszcze podziękować Jankowi, który jest takim człowiekiem renesansu, bo zwykle zajmuje się gratami. Jest naprawdę wielkim specjalistą, jeżeli chodzi o silniki, a dzisiaj dodatkowo kręci dla nas Ładę, także bardzo dziękuję, Janku. Nie hejtujcie go w komentarzach, bo uwierzcie mi, że w silnikach idzie mu znacznie lepiej niż z kręceniem, ale sądzę, że z kręceniem też nieźle mu idzie. Przynajmniej tak powinienem powiedzieć, żeby nie zakończył swojej misji. Dobra, Marek, czyli tak, dzisiaj przodu nadwozia nie ruszamy, zajmujemy się zawieszeniem tylnym, tutaj mamy piękny schemat. Marek kocha schematy, więc zawsze jest przygotowany. To też to pozyskałem na naszej uczelni. Tak, przygotował to, zawsze jest tutaj podbudowa jakaś merytoryczna i praktyczna, także myślę, że to też cenicie w tym filmie, w tych filmach. No i cóż, bierzemy się chyba do roboty, nie? Ale to nie koniec naszego dzisiejszego odcinka, bo przyjechał do mnie Patryk z Tarnobrzega, z firmy Danon. Nie będziemy się tutaj widać dla podpuchy, bo się przywitaliśmy przed chwilą. A Patryk jest człowiekiem czynu. Proszę tutaj dla ocieplenia wizerunku Stalowej Woli. Dziękuję bardzo. Krówka stalowoborska. Powiedzmy sobie, auto jeszcze nie jest gotowe, a ty już zabrałeś się za czyszczenie. No tak, przed włożeniem serca do świeżo wymalejowanej karoserii pasowałoby ją czymś zabezpieczyć. Że mamy różne możliwości i padło według naszych ustaleń na powłokę ceramiczną. Aplikujemy powłokę ceramiczną. Co to daje? Na pewno odporność na różne substancje chemiczne, jak płyn hamulcowy, oleje, benzyna. Powiedzmy może widzom, od czego zaczynamy, od czego zaczynasz tutaj? Po pierwsze od dokładnego odtłuszczenia całej powierzchni. Gdzie się tylko da, wchodzimy, odtłuszczamy rozcieńczonym alkoholem izopropylowym, żeby się pozbyć konserwacji z tego co widzę różnych. No tak, bo tutaj była, ona jest zdrowa, bo była bardzo dobrze zabezpieczona, ale teraz powiedzmy sobie, jak będzie z odpornością tutaj na, nie tylko na zabrudzenie, ale i korozję, nie? Czy tutaj przez to coś nie ucierpi? Bo ludzie różnie podchodzą do tego typu rozwiązań. Co? No, powłoka ceramiczna jakoś tam za bardzo, powiedzmy sobie szczerze, nie chroni przed korozją, natomiast no, na pewno zabezpieczy w jakikolwiek sposób przed no, różnymi czynnikami, tak? Czyli na przykład przed uszkodzeniem lakieru poprzez za mocną jakąś chemię, tak? Mhm. Co może spowodować tym, że no, w danym, gdzie coś wycieknie, no po prostu może zeżreć lakier, dogoi blachy i wtedy będziemy będzie się pokazywać po prostu korozja, tak? No bo też powiedzmy sobie szczerze, teraz jest dużo łatwiej to zrobić. Myśmy się zdecydowali teraz, tak. Rozmawialiśmy, żeby to zrobić teraz, póki mamy dostęp. Bo jeżeli chodzi o tego typu miejsca jak komora silnika, to ona jest niewdzięczna. Znaczy, jak masz silnik, to już nie masz takiego ruchu. Znaczy, wiesz, no generalnie jest tak, że no raczej się nie zabezpiecza komór silnikowych w standardowych samochodach. Natomiast no, ze względu na to, że tutaj masz wszystko ładnie, pięknie wymalowane, odmalowane, wygląda lepiej jak w salonie, no to czemu by nie, tak? Dokładnie. Chociażby po to, że w przyszłości będzie ci też łatwiej umyć tą komorę w razie W, przetrzeć, wytrzeć. Nie będziesz tutaj musiał za bardzo się gimnastykować, bo wszystko będzie zabezpieczone. To słuchajcie, ja Patrykowi teraz nie będę zawracał głowy, zrobimy tutaj parę przebitek, a tutaj się pochwalę. Ci, którzy obserwowali Instagrama, wiedzą, a ci, którzy nie obserwują, to powiem Wam, że te felgi też są już zabezpieczone przez Patryka w studiu detailingowym Danon w Tarnobrzegu powłoką ceramiczną. Tak, nie mam żadnego auta zabezpieczonego powłoką ceramiczną, ale felgi w Ładzie już są. Także myślę, że to jest pierwsze auto, którym zabezpieczam komorę silnika, także to też jest... Mówisz, że aż takich świrów nie spotykasz. Na co dzień nie. Chociaż Patryk tutaj niejednokrotnie robi auta nieco bardziej luksusowe niż Łada, nie umniejszając, bo wszak to Łada Mercedes, ale na swoim koncie miałeś już Porsche, Jaguary czy nawet Ferrari, z tego co wiem, nie? Tak, było. No i po odtłuszczeniu Patryk nakłada powłokę. Jest specyficzny zapach, prawda? Oj, bardzo mocny. Troszkę jak pasta do butów, nie? No, w sumie nie pomyślałem o tym, ale tak. Podobny zapach. Ja to bardziej jakiś rozpuszczalnik czuję niż... Tak. Ale naprawdę zbliżony. Dajemy sobie parę kropel na aplikator i raz koło razu nakładamy. Ta Łada nigdy nie była tak pielęgnowana, nawet przez pierwszego właściciela, który niewątpliwie dbał o ten samochód, bo widać w jakim ona jest stanie, nie? No, myślę, że w tamtych czasach nie znali takich. Myślę, że oni się cieszyli jak mieli nowy akumulator, a nie powłokę ceramiczną do samochodu. Słuchaj, ale smarlinowy w tamtych czasach pewnie lepiej chronił podwozie i profile zamknięte niż taka powłoka czy dzisiejsze preparaty konserwujące. To prawda, ale też były ciężej eksploatowane samochody, nie było tak możliwości umyć auta wszędzie. No, oczywiście. Więc były też inne kwestie. Ale mimo wszystko nie będę go zabezpieczał smarem linowym. Wam też nie polecam, a jeżeli będziecie chcieli, to link do Patryka macie w opisie filmu, więc myślę, że tam naprawdę może ten człowiek robi cuda. I to nie jest pierwsze auto, którym się zajął moim, więc... Mam nadzieję, nie ostatnie. Mam nadzieję, że nie ostatnie. W takim razie cóż, myślę, że na tym będziemy kończyć dzisiejszy odcinek, a Was zapraszamy na kolejne odcinki. No i jak samochód będzie gotowy, to Patryk obiecał jeszcze zająć się nim bardziej kompleksowo. Na razie docieramy do tych elementów, które później po złożeniu będą niedostępne, więc na przykład tutaj musimy jeszcze zabezpieczyć, natomiast tutaj zabezpieczymy to już po złożeniu Łady, bo to trzeba trochę bardziej doczyścić, tym bardziej, że Patryk jest dzisiaj po całym dniu pracy, więc chcemy to zrobić w miarę sprawnie, ale bez szkody dla jakości. Tak jest. Także dzięki, Patryk. Żółwik. A z Wami widzimy się, mam nadzieję, już za tydzień.